serdecznie witam wszystkich dziennikarzy zielonogórskich na kolejnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Zielonogórski Klub Sportowy Stelmet UKP. Serdecznie witam przedstawicieli Zagłębia Lubin. W dniu dzisiejszym odbędzie się podpisanie umowy pomiędzy Klubem Zielonogórskim i Klubem Ekstraklasowym pomiędzy Zagłębiem Lubin. I oddaję głos prezesowi Klubu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam media. Chciałbym tutaj przywitać naszych serdecznych gości. Pan Tomasz Dębiński, prezes zarządu Zagłębia Lubin. Pan Jacek Jurkiewicz, dyrektor wykonawczy Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin. Pan Zygmunt Kogut, rzecznik prasowy tegoż samego klubu. No i twarz klubu Bartosz Rymaniak, kapitan pierwszego zespołu. Nasz niedoszły transfer, ale może w przyszłości, panie Bartosz. Tak, dokładnie. Proszę Państwa, no jest mi niezmiernie miło gościć tutaj Państwa u nas w Zielonej Górze. Ja powiem tak, no po dosyć długich, ale owocnych rozmowach doszliśmy wspólnie razem z klubem Zagłębia Lubin, że warto byłoby podpisać umowę o współpracy i taką umowę dzisiaj będziemy tutaj uroczyście przed Państwem podpisywać. Co ta umowa nam daje? No na pewno nam daje, myślę, że dużo. Jestem przekonany, jestem pewien, że przy pomocy Zagłębia Lubin, myśli szkoleniowej, którą Zagłębia Lubin gdzieś tam wdraża, wprowadzenie swoich zawodników w Akademii Piłkarskiej. Mają też no, zacnych trenerów, tak, i myślę, że nasi trenerzy będą mieli od kogo się uczyć. Także umowa ta gwarantuje nam, że będziemy mogli swoich trenerów przesyłać do Zagłębia na staże, po to, żeby mogli zaczerpnąć jak najwięcej z tego, co Zagłębie wprowadza, jak szkoli swoje zespoły młodzieżowe. Myślę, że przeniesiemy to na nasz grunt tutaj i myślę, że nasze zespoły, nasza młodzież jak najwięcej z tego skorzysta. Będziemy organizować wspólne sparingi z zespołami Zagłębia Lubin. Myślę, że wspólne turnieje, także naprawdę jestem przekonany, że ta współpraca będzie owocna. Mamy tutaj przyrzeczenie pana prezesa i pana dyrektora, że nasz klub będzie przez Zagłębie traktowany priorytetowo. Nie będziemy tam jednym z wielu, bo Zagłębie ma podpisane umowy z innymi też klubami, ale wydaje nam się, że ta umowa, czy nasz klub będzie traktowany troszeczkę też inaczej. Takie to zapewnienie też mamy. Także ja naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy tą sprawę współpracy wreszcie dopiąć i dzisiaj tę umowę będziemy parafować. Także jeszcze prezesowi oddam głos. Myślę, że coś tam też ma do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o Zagłębie Lubin, a przede wszystkim w dniu dzisiejszym o Akademię Piłkarską KGHM Zagłębie, to mogę powtórzyć słowa prezesa. Z naszej strony również bardzo się cieszymy, że możemy podpisać umowę z klubem zielonogórskim. Jesteśmy zadowoleni, że tę współpracę udało się podjąć i tutaj potwierdzamy chęć rzetelnej współpracy. Jesteśmy pewni, że przyniesie ona obopólne korzyści. Także cenimy klub UKP Zielona Góra, doceniamy jego rolę w regionie i wierzymy, że wynajdziemy takie perełki, które będą mogły grać i w Ekstraklasie, jak również, miejmy nadzieję, w reprezentacji narodowej. Dziękujemy bardzo. Także my mamy tyle. Ja myślę, że w tej chwili dokonamy podpisania tej umowy współpracy. Później, jeśli będą pytania ze strony Państwa, to bardzo będziemy prosić. Natomiast teraz podpiszemy umowę.
że mogliśmy dokonać tego aktu podpisania umowy. Myślę, że tak powiedziałem, współpraca będzie owocna i tego byśmy sobie Państwu też życzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę, wymienimy się. Jeszcze tylko chciałbym, jeśli mogę, Pani Jasku, proszę bardzo, chcielibyśmy na dobry początek przekazać Państwu koszulkę naszą meczową z podpisami wszystkich zawodników, także mam nadzieję, że na zaszczytnym miejscu Państwa w klubie znajdzie swoje miejsce. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj mamy również, wdzięczymy się podobnym prezentem z podpisem naszego kapitana. Jest. Tak powiedziałem, jeśli Państwo macie pytania, to proszę bardzo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja mam pytanie z tego, Zielonogórski Klub kiedyś miał już umowę o współpracy z Górnikiem Zabrze. Ona polegała na tym, że piłkarze mieli szansę tam iść do pierwszej drużyny Górnika. Czy to jest coś w tym stylu, czy zupełnie inny profil tej współpracy? Na dzień dzisiejszy umowa została podpisana z Akademią Piłkarską Zagłębia Lublin. Tak? Czyli tutaj stricte chcemy się skupić na szkoleniu obopólnym młodzieży. Tak? Natomiast niewykluczone jest, bo jesteśmy też po rozmowach, że jeśli będzie taka potrzeba czy wola i myślę, że ze strony naszego klubu, to myślę, że Zagłębie Lubin zrobi wszystko, żeby nam pomóc, żeby naszą drużynę wzmocnić. Jeśli chodzi o chłopców, którzy będą kończyć wiek juniora, a nie będzie pomysłu na tych chłopców w Zagłębiu Lubin, to mamy taką gwarancję, że oni, jeśli będzie nasza wola na danego zawodnika, to wtedy ci chłopcy nieodpłatnie będą do UKP przychodzić. Natomiast jeśli w danym procesie szkolenia zawodnicy, którzy będą wybijający się w UKP i będzie wola Akademii, żeby ci chłopcy przeszli do Zagłębia Lubin, jak najbardziej wtedy tak, ci chłopcy będą tam szli i tylko od nich będzie zależało, czy będą grać w klubie ekstraligowym, bo mamy taką nadzieję, że Zagłębie w dalszym ciągu klubem ekstraligowym będzie. Ja myślę, że to jest początek, tak, że ta umowa ma jakieś tam swoje ramy, natomiast myślę, że jeśli współpraca będzie się dobrze układała, to mam nadzieję, że jej aspekt może być, Panie Prezesie, coraz szerszy, tak, i myślę, że na pewno my jako UKP będziemy mogli jak najwięcej z tego porozumienia korzystać, także ja bardzo ze swojej strony jako prezes tego klubu widzę tutaj naprawdę dużą szansę, że możemy naprawdę same korzyści z tej umowy mieć. Także myślę, że to jest dobry ruch i myślę, że to, bo tak jak pan Tomasik powiedział, że kiedyś klub zielonogórski, no to nie byliśmy my, to była Lechia bodajże wtedy. Natomiast dla nas jest to historyczny moment. My pierwszy raz podpisujemy takie porozumienie. Były zakusy też, nieskromnie może powiem, innych też klubów ekstraligowych, ale tutaj oferta Zagłębia Lubin była najkorzystniejsza dla nas, no i jakby bliskość obydwu miast, obydwu klubów, no nie jest też bez znaczenia. Tak? Może w uzupełnieniu też dodam, że to, co my, czym możemy się pochwalić i czym zdecydowanie uważamy, że przewyższamy inne kluby, inne akademie, to jest to, że dysponujemy naprawdę wykształconą kadrą trenerską i tą myślą szkoleniową również chcemy się dzielić z innymi, z klubami partnerskimi, dlatego też oferujemy spotkania z naszymi trenerami, jeżeli chodzi o trenerów UKP, zapraszamy ich do siebie. Formuła tej współpracy i tych zaproszeń oczywiście ona będzie stale uzgadniana, ale myślę, że nie tylko kwestia
wymieniania się zawodnikami, ale również możliwość podnoszenia kwalifikacji trenerskich jest czymś, czego nie można nie docenić. Także. Przepraszam, czy Zagłębie ma jeszcze jakichś partnerów takich jak UKP? Czy to jest, jeżeli już podpisujecie z jednym klubem, to już z innymi się nie związuje? Nie, tak pan prezes powiedział przed momentem, my mamy wiele podpisanych takich umów partnerskich z klubami regionalnymi. Myślę, że tutaj bez wątpliwości mogę potwierdzić to, o czym powiedział pan prezes, że współpracę z UKP Zielona Góra traktujemy priorytetowo, natomiast takich umów mamy podpisanych kilkanaście. Panie prezesie, a współpraca na płaszczyźnie młodzieżowej oznacza, że seniorsko już macie podcięte skrzydła i tutaj już rozwoju szansy nie widzimy? Znaczy, ja powiem tak, szanse cały czas widzimy. Dopóki piłka w grze, to my te szanse widzimy. Natomiast ta liga i życie pokazało, że swoimi wychowankami nie jesteśmy w stanie drugiej ligi ugrać i musimy szukać sposobu zmian, które pozwolą na to, że w Zielonej Górze ta przynajmniej druga liga będzie, tak? Dlatego stąd pomysł i stąd te rozmowy, stąd ta podpisana umowa. My mamy ambicje i myślę, że jesteśmy chyba najlepszym klubem w województwie, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. Natomiast, no tak jak powiedziałem, życie pokazało, że to szkolenie nie jest chyba na tyle jeszcze dobre, żeby w drugiej lidze, grając tylko i wyłącznie swoimi wychowankami, żeby tą drugą ligę ugrać. Myślę, że tutaj przy współpracy z Zagłębiem Lubin nasi trenerzy będą mieli możliwość dostępu do najnowszych, najlepszych metod treningowych. Jeżeli to wdrożymy u siebie, przeniesiemy to na nasz grunt, plus jeszcze być może możliwość zagospodarowania zawodników Zagłębia Lubin, którzy nie będą przewidzeni gdzieś do grania w pierwszym zespole, to pozwoli nam zbudować silny później zespół seniorski.